Siemanko, z tej strony Ćwierćwiro i witam z powrotem w Tudamon na Księżyc, gdzie idziemy ze Zdechem Królikiem, przygotowujemy mu wspomnienie i układanka. Teraz nie mogę tego zjebać. To będzie proste, bo robię tak o. Bardzo ładnie i tak o. I tak o. Jaki króliczy zad. Idziemy? Ze wspomnieniem rozjechanego królika wiąże się fantastyczny ślub. Hej. Może to jest jej metafora do tragicznego małżeństwa? Tak szybko? Po tylu latach zaczęła składać papierowe króliki, bo przymniejszała się ta padlina. Albo wiesz, coś w tym rodzaju. Dobra, naprawdę super historia, no. Ej, mnie urzekła. I on tak tu leży, biedny, cały czas. Aha, nie, to już jak tu nic nie było. Biedactwo, co z tymi wszystkimi rozjechanymi zwierzętami? Nie patrz tak na mnie. To wcale nie ja rozjechałem wybiórę. Tu pachnie jak na farmie. No to u mnie nie pachnie jak na farmie, na szczęście. Ale się śmierdzi padliną. Muszę włączyć swój zmysł węchu, albo szybko się stąd wydostać. Szybko, szybko, szybko. Szybciej, szybciej, szybciej. Autobus. Kuń! Jaki zajebisty kuń. Ulala! Ujaha! Nie rób tego. Czego nie robić? Dobrze wiesz, co mam na myśli. Czy ja mogę się przejeździć na... nie jeździć konno? Ile ty masz lat? 5? No dobra, nie będę jeździł. Nie marnujmy czasu, nie? O cholera! Źle to wygląda. Zrób coś! Nie stój tak, pomóż mi! Cholera, tego nie było w umowie o pracę. Zabrałem notatkę i on zniknął. Chcę zobaczyć tę notatkę. Zdechły królik, dobra. Doktor Neil Watts, wioskowy idiota. Okej. Okay. Poczucie humoru w tej grze jest całkiem spoko, powiem wam. Tylko nie podoba mi się to, że tyle łazimy tą laską. Ona jest głupia i nie jest fajna w ogóle. Aloha. O. 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 Znalazłem. Jest i Johnny B. Joey. What? Czy to naprawdę dobry pomysł? Będzie dobrze, ona nie robi tego pierwszy raz. Tak, tylko że nigdy tego nie robiła sama. Poradzę sobie, nie jestem dzieckiem. Ups. River! Puścik! Mogę wsiąść na konia, mogę wsiąść na konia, proszę, mogę wsiąść na konia, chcę pojeździć na konia. Co się stało? No dalej! Hej, zaczekaj! Zastanawiam się, czy Neil spadł już z konia. Eba! Eba! To 19% więcej niż mogę wytrzymać. Co za debil. O, będę jeździł na koniu. Mogę? No, come on, chodź. Ach, co za pustak. Yeah! Aby galopować wciśnij z pas... Wow! Jadę na koniu! Juhu! Wow! Dzięki! Już mogę dalej? O! Bum, 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 bara, bum, bum. Dobra, jest jeden ziomek zebrany, jeszcze drugiego muszę dorwać. Nie uciekniesz! I tak cię dogoni, i tak cię dogoni, i tak cię dogoni, i tak cię dogoni. Weevil! 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 Fuck! Weevil! Weevil! Weevil, nie uciekaj mi! Weevil! Weevil, 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 weevil. Dobra, jakbym miał jakąś kulkę, to już bym ją miał, nie? A teraz muszę znaleźć tego, jak on ma? Joe'a? Johnny'ego? Johnny B? O! Siema! Halo? O, on znalazł już ten, to ja muszę znaleźć Johnny'ego! Johnny!
Johnny Kalesoni, halo, gdzie jesteś? Nie chowaj się. Halo. No i gdzie jest ten szmaciarz? O, jednak ona. O, udało się. A teraz zejdź z tego gówna, no. Aj no, kurwa. O, udało się. Wrażenie, że gra się zachwysiła, czy jakiś chuj. Przygody są nie tak, nie chcę już jeździć konno. Duh. Dał na łatwe. Torebka? Czy to jest torebka? Na początku mnie to jarało, ale minęło. O, u lekarza jesteśmy. Czy diagnoza jest prawidłowa? Tak, w kwestii wyników jesteśmy jednomyślni. Niestety, tak jak w wielu innych przypadkach całościowego zaburzenia rozwojowego, diagnoza jest zbyt późna. Moja droga, gdybyś wiedział o tym, kiedy byłaś dzieckiem, to mogłoby ci zaoszczędzić wielu problemów. Ma pan o tym jakieś książki? Tylko tę jedną napisaną przez Tony'ego Atwooda. Jest specjalistą w tych sprawach. Proszę, możesz ją sobie pożyczyć. Nie oddać! Dziękuję, doktorze. Jesteście parą? Nie. Nie jesteśmy małżeństwem i nie posiadam ubezpieczenia. Co? Tak, widzę. Jeśli chcecie, mogę was skierować do wyspecjalizowanego terapeuty. Jest coś niepokojącego w waszych relacjach? Nie. A u pana? Ja myślę, że to nie jest problem do tego lekarza akurat. Nie, wszystko gra. Pomimo to powinien pan przeczytać tę książkę. Pozwoli panu zrozumieć jej sytuację. Ja raczej nie skorzystam. A to niby dlaczego? Doktor Lee. No cóż, to pana wybór. Może to Lee z Walking Dead? Myślę, że powinnaś skorzystać z rehabilitacji, w której wykorzystuje się jazdę konno. To powinno ci pomóc. Na północ stąd znajduje się rancho. Mogę cię umówić. Nie! Mamy dość jazdy konno. Mówiłam ci. Co mówiłaś? Co mówiłaś? Co to za awantura? Tony Atwood. Autor serii książek o zaburzeniach River. Czyli ona ma jakieś zaburzenia, coś, że co? Że z rozwojem, tak? Że jej się wydaje, że nie jest rozwinięta na tyle, na ile powinna? Dziwne. Przepraszam, czy mógłbyś wyciszyć zegar? Jego tykanie bardzo jej przeszkadza. Nie jest tak źle, da się przeżyć. Nie ma problemu, to normalne. Jeżeli jest coś, co sprawia wam dyskomfort, to dajcie mi znać. O ty szmato. Dziękuję. Już wiemy, czemu w domu wszystkie zegary były wyciszone. Bo tykanie doprowadzało ją do szału. Cool. Wow! Czyli to jest kolejne wspomnienie. Co teraz? Halo? A. Z tym nie pogadamy, z tu nie pogadamy. Co mam teraz zrobić? Co mam zrobić? Zdradź mi swoje tajemnice, gro. O, znowu mogę sobie popatrzeć tutaj. Zwykła wężowa torebka. Torebka. No wiem. I co? Halo, doktorze, daj kulkę. Dajcie kulkę wspomnienia, no, nie bądźcie tacy, halo. A wy, dajcie mi kulkę. Jest, psajdak. Wypchana zabawka przedstawiająca dziobaka. Trudno mi uwierzyć w to, że ten mały potworek istnieje już w tak wczesnych wspomnieniach. Wygląda na to, że ktoś się nim dobrze opiekował. Ona ma zdecydowanie zły gust, jeśli chodzi o zwierzęta. Trochę ma. No dobra, i co, i to wsio? To nie może być wsio, bo nie może być.
Znalazłem! Jeszcze troszkę, wkrótce nas wezmą. Nigdzie was nie wezmą. Tak, przygotuję wspomnienie. Cztery ruchy, tak? I am Damasta. Dobra, i to wspomnienie kolejne będzie już w kolejnym odcinku. Więc jak na razie to dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i pa, pa.